Trwa budowa mostów tymczasowych w Głuchołazach. Na miejscu konstrukcję stawia wojsko. To potrwa, bo teren jest niezwykle trudny. Powstaną dwa mosty, będą w miejscu dotychczasowych zniszczonych przez rzekę. O szczegółach tej operacji Mateusz Burdziński. Od samego rana trwają wysiłki, aby odtworzyć połączenie drogowe pomiędzy dwiema stronami Głuchołazów. W wyniku powodzi, w niedzielę dokładnie, dwa mosty zostały zniszczone. Most, który dopiero był budowany, i most tymczasowy. W ten sposób mieszkańcy nie mogą podróżować pomiędzy dwoma stronami miasta i czekają na to, żeby ta sytuacja wróciła do normy. Tutaj pracują żołnierze drugiego pułku inżynieryjnego. Także są na miejscu żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej i pracownicy firmy budowlanej, która budowała właśnie tę stałą przeprawę. Wszyscy starają się w pierwszej kolejności najpierw usunąć pozostałości po tych zepsutych, zniszczonych przez nurt rzeki konstrukcjach. To jest bardzo żmudna, bardzo trudna praca i też bardzo niebezpieczna, jak słyszymy, bo nie wiadomo do końca, co tam może się kryć pod spodem, w jakim stanie jest ta konstrukcja, ale żołnierze mają doświadczenie w budowaniu właśnie takich mostów. W zeszłym roku w Słowenii wybudowaliśmy dwa takie mosty, które zostały zniszczone w wyniku powodzi. Podobna konstrukcja wcześniej w Polsce, Jelenia Góra, 2013 rok, trzy mosty podobnej konstrukcji. Także doświadczenie mamy, wiemy, co robić, wiemy, jak zrobić, działamy. Niezwykle niebezpieczna praca, poza tym, że zgliszcza dwóch mostów, nie wiemy, co pod spodem jeszcze, to rzeka nie zwalnia. Nurt jest dosyć szybki, stąd te nasze zabezpieczenia i szelki do pracy na moście. Jest to niebezpieczne zadanie, dlatego właśnie żołnierze w uprzężach z asekuracją. Tutaj ponad setka żołnierzy codziennie będzie przez najbliższe dni pracować nad tym, żeby usunąć te pozostałości. Potem kolejnych kilka dni to będzie praca nad posadowieniem tej tymczasowej przeprawy. To będą dwa mosty. Każdy będzie obsługiwał ruch w jednym kierunku i w ten sposób właśnie ma wrócić połączenie pomiędzy dwoma stronami miasta, a także ma wrócić do normy ruch tranzytowy drogą krajową nr 40. Przypomnę, że to jest droga łącząca Polskę z Czechami.